Nazywam się Natalia Dziwińska i wspólnie z rodzicami prowadzimy gospodarstwo rolne. Hodujemy trzodę chlewną już od pokoleń. W tym momencie mamy 800 loch w cyklu zamkniętym, ale powiększamy swoją fermę i docelowo ma być tych loch 1500. W związku z rozwojem naszej fermy byliśmy zmuszeni pobudować nową porodówkę. Postanowiliśmy, że pójdziemy w inną stronę. No i taką nowinką właśnie technologiczną były otwarte kojce porodowe. I stwierdziliśmy, że wybierzemy to rozwiązanie. Zresztą wiadomo, to jest na pewno jakiś taki trochę wyższy koszt, no bo miało być tych kojców porodowych tradycyjnych 100. Normalnie tych kojców jest 72, także no to jest różnica. Ale mówimy, zróbmy tak, żeby później tego nie poprawiać. No i tak wyszło. Nie mamy całej obsady na ten moment. Skrupulatnie będziemy dążyć do tego, żeby ta ferma osiągnęła w końcu te 1500 loch. No póki co uważamy, że to jest strzał w dziesiątkę, bo na pewno locha jest szczęśliwsza, ma większą swobodę ruchu, przez co ma lepszą kondycję, ma zwiększoną mleczność, doznała wolności, no może razem z dziećmi chodzić. Ogromna zmiana i nie widać było po lochach, żeby one były czy zestresowane, czy żeby cokolwiek jakieś tam negatywnie. Locha CG36 zdecydowanie bardzo dobrze sprawdza się w tym systemie. Nie otwieramy kojców porodowych, kiedy prosiaczki są jeszcze małe. Robimy to, kiedy są większe, dlatego nie mamy problemów z przygnieceniami. W planach jest porodówka, teraz buduje się warchlakarnia, później jest sektor krycia i my tą, powiedzmy, starą, dawną starą fermę chcemy odbudować od podstaw na nowo, tyle oczywiście zwiększoną, tak jakby podwójnie. No, mam nadzieję, że będzie kiedyś naprawdę, że za parę lat to będzie tak, jak człowiek sobie wymarzył, że dookoła kostka, krzewy i tak wszystko pod, tak jakby człowiek chciał. Wiadomo, że to lata pracy, lata różnych tam, tego się nie zrobi tak po prostu, różnych przeciwności. Człowiek się cały czas z czymś mierzy, a to słaba cena, a to wysoka cena prądu, a to słaba dostępność surowców. Jest tak, jak jest. Ale no każdy ma jakąś rolę i mówię, wszyscy strzelamy do tej samej bramki. I uważam, że to jest najważniejsze w funkcjonowaniu rodzinnego gospodarstwa. No to nie każdy strzela do tej samej bramki. No i to się jakoś kręci. Dzięki temu to się jakoś kręci.